Wczoraj, kilkanaście minut przed godziną 22, do stanowiska wpłynęło zgłoszenie o pożarze stolarni w miejscowości Szczerców. Po przybyciu pierwszych zastępów straży na miejsce okazało się, że pali się stolarnia o powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Cały budynek, cały kompleks budynków tak naprawdę był objęty pożarem. Właściciel, nikogo z osób postronnych nie było w budynku, ani właściciela. Właściciel wezwał nas na, że tak powiem, do ugaszenia pożaru. Zauważył to po, że tak powiem, zaniku prądu w jego gospodarstwie. Wyszedł na zewnątrz i zauważył, że właśnie doszło do pożaru w stolarni. Prawdopodobną przyczyną wybuchu tego pożaru było z przeciążeniem bądź zwarcie instalacji elektrycznej. W działaniach udział brało 12 zastępów straży. No i spaleniu uległ cały praktycznie kompleks budynków wraz z wyposażeniem, czyli maszynami, elektronarzędziami, materiałami do produkcji mebli. To był pożar średni, bo on się mieścił do 300 metrów. Ale pozostałe budynki nie były zagrożone ze względu na dość dużą odległość budynku mieszkalnego. Tam ponad 10 metrów było. Na szczęście nie było na tyle zagrożone, żeby mogło się pożar się przenieść. Działania trwały ponad 5 godzin. No i straty, szacunkowe straty, jakie określiliśmy na podstawie właśnie wywiadu z właścicielem, no to są już straty rzędu około 1,5 miliona. Z tym, to, że głównie to jest wyposażenie tego obiektu, bo budynek był w konstrukcji z płyt betonowych dosyć niskiej wartości, około tam 100 tysięcy złotych. Natomiast duże straty właśnie wynikają z strat w wyniku maszyn i urządzeń znajdujących się w środku.